Na tą uroczystość ósmego obowiązuje specjalny dreszkot. No właśnie, o dreszkot chciałam pana ambasadora zapytać, ponieważ on jest opisany przez Akademię Szwedzką bardzo, bardzo szczegółowo. Co na galę, ale również na bankiet, ten który jest i po gali 10 grudnia i też na bankiet królewski 11 grudnia mogą nosić panie, mogą nosić panowie. Jak ten dreszkot wygląda? Można zacznę od panów jako, jako mężczyzna. To może się wydawać prostsze, dlatego że to jest po prostu white tie, czyli frak. Frak to jest biała koszula ze specjalnym gorsetem, z perłowymi guziczkami, z wywijanym kołnierzykiem. Do tego biała muszka i biała kamizelka, zrobione również ze specjalnego materiału, takiego w taką jak gdyby krateczkę. Frak, czyli z przodu mu braka, z tyłu na zawiasach, jak to się mówiło. Lakierki, wypustka, jeżeli ktoś ma odznaczenie, może być miniaturka odznaczenia. Pod tym względem jestem zadowolony, że małżonek pani Olgi Tokarczuk, który będzie jej towarzyszył w tych wszystkich bankietach, będzie ubrany przez pana i Jedną mam radę, żadnych eksperymentów. To ma być po prostu klasyczny frak, klasyczna biała muszka, biała kamizelka, biała do tego wypuska. Panie, bardziej skomplikowana sprawa, bo tych uroczystości jest kilka i zapewne panie będą chciały na każdej uroczystości, że tak powiem, wystąpić, wystąpić może inaczej i Strój suknie dla Olgi Tokarczuk będzie przygotowała pani Baczyńska, ale również pan Oszoliński wieczorem na, na ten bankiet. Tutaj wszystko zależy od projektanta. Wymóg jest jeden. Długa suknia taka balowo wieczorowa i w zasadzie to wszystko, co jest na ten temat powiedziane. Suknia ma być do, do, do ziemi, do Kostek. Może to być suknia narodowa? No właśnie o to chciałam zapytać, ponieważ etykieta dopuszcza strój narodowy, jeżeli chodzi nie tylko o kobietę, ale także mężczyznę. Jest powszechnie przyjęte, że strój narodowy może występować jako ten strój najbardziej formalny. Kiedy Japończyk odbierał Nagrodę Nobla, odbierał w swoim narodowym stroju, Przedstawiciele krajów afrykańskich tak na wszystkich uroczystościach również występują w swoich narodowych strojach. To samo dotyczy kobiet. Znaczy to zarówno sukien, jak i ewentualnych kapeluszy, czy też innych turbanów. Wiadomo, nasza nobliska ma dość oryginalną, i specyficzną fryzurę i nam no, też do tego będzie dobrany odpowiednio nie wiem, toczek, czy jakiś inny stroik na na głowę. Nie mam wątpliwości żadnych, że nasza nobliska. Jeżeli zwróci na siebie uwagę, to wyłącznie jakimś wspaniałym strojem i również wspaniałymi wystąpieniami, przemówieniami i, i na no, no, będziemy z tego bardzo dumni. Podobnie jak kilka lat temu, wtedy, kiedy nagrodę odbierała pani Wisława, kilkanaście lat temu, pani Wisława Szymborska.